Was dzisiaj bardzo serdecznie. Ja Was dzisiaj zapraszam na filmik, w którym pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam w Pepco i które się u mnie sprawdziły. Wybrałam kilka rzeczy, które są rzeczywiście godne uwagi. Co jakiś czas staram się nagrywać taki filmik, w którym Wam pokazuję te rzeczy z ostatnich takich zakupów, które się u mnie sprawdziły i dzisiaj już mam przyszykowane kilka fajnych rzeczy, które rzeczywiście się u mnie sprawdzają. I zacznijmy może od takiej myjki. To jest taka myjka do mycia talerzy albo mycia owoców, warzyw. Przynajmniej tak piszę na etykiecie. Ja posiadam dwie sztuki. Jedną używam sobie właśnie do kuchni, a drugą mam do mycia pędzli. Jest rzeczywiście bardzo fajna. Oczywiście do pędzli możemy kupić specjalne takie myjki, za które musimy troszeczkę zapłacić, natomiast myślę, że spokojnie taka za 5 zł też będzie bardzo fajna i rzeczywiście pędzle doprowadziła mi do czystości, pachnące, nawet z tego samego środka tam wszystko wyszło, czyste są i tak po prostu jakbym kupiła nowe w sklepie. Jeżeli chodzi o czyszczenie warzyw, też bardzo fajna sprawa, super się myje, naprawdę szybciutko ziemniaki, tak wyszorowałam jak naprawdę nigdy. A szczególnie teraz jak są nowe ziemniaki, to ta skórka czasami chce zejść, a czasami nie. Natomiast jeżeli chodzi o mycie talerzy, no to niekoniecznie, ale już o tym Wam wspominałam. Natomiast rzeczywiście warto to kupić, bo nie kosztuje to jakoś dużo, a rzeczywiście sprawdza się świetnie. Kolejnym moim takim faworytem, jeżeli chodzi o zakupy z Pepco, są pojemniki i te pojemniki są po prostu świetne. Te pojemniki są pakowane po dwie sztuki i też jakoś dużo nie kosztowały, też w granicach 5 chyba złotych. Jak się mylę, no to może tam 2 złote w górę, bo więcej na pewno nie. Są dwa pojemniki, które są zamykane z czterech stron, fajne, z uszczelką, nic nam tutaj nie wylatuje, nic nam nie wypłynie. Ja je używam do mrożenia, dlatego że jak czasami mi zostanie z obiadu troszeczkę sosu, a szkoda mi to wyrzucić, bo wiadomo, że jedzenia się nie powinno wyrzucać. I czasami mam po prostu taką porcję na raz, czasami do kopytek, do placków ziemniaczanych. Nie gotuję już specjalnie sosu, tylko po prostu wyjmuję taki pojemniczek i na nas dwoje spokojnie starczy, także naprawdę polecam te pojemniki. Z tego co wiem, to chyba były różne rozmiary, natomiast ja wybrałam najmniejszy, dlatego że taki mi po prostu odpowiadał. I naprawdę bardzo fajne, długo już je mam, fajnie się sprawdzają i nic się tak naprawdę z nimi nie dzieje. A pojemników, uwierzcie mi, miałam bardzo dużo z różnych sklepów. I tak naprawdę większość to już wylądowała w koszu, a te rzeczywiście bardzo fajne i za te pieniążki to grzech po prostu nie kupić. Będąc jeszcze w kuchni, oczywiście chcę Wam pokazać te szklane słoiczki, które pewnie kojarzycie z organizacji w kuchni. Tam Wam pokazywałam organizację mojej szuflady, która naprawdę sprawdza mi się bardzo fajnie, jest rzeczywiście pomocna. To są takie pojemniki, które wykorzystałam do przypraw, natomiast można to naprawdę wykorzystać do wielu, wielu innych rzeczy. Bardzo fajne, szklane, tutaj mamy taką plastikową nakrętkę, która jest szczelna. Jeżeli chodzi o przyprawy, to naprawdę są cały czas sypkie, nic się z nimi nie dzieje, nie dostaje się wilgoć, jak to jest w kuchni i rzeczywiście sprawdzają się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o cenę, to o ile dobrze pamiętam, to również około 5 zł, 4 chyba te pojemniczki, cały czas w ofercie Pepco, także jeżeli tylko szukacie czegoś takiego, to naprawdę fajna sprawa. Oczywiście tych pojemników możemy używać i do przypraw i również, nie wiem, na jakieś koraliki, jeżeli, prawda, coś robimy takiego w domu samemu, to czasami to poniewiera się po różnych szufladach, guziki, tak naprawdę na wszystko, jakieś drobiazgi, nawet na szpilki, jeżeli szyjemy. W każdym razie bardzo fajne i naprawdę fajny zakup i jestem z tego zadowolona do dzisiaj. Kolejnym bardzo fajnym zakupem są to oczywiście kubki. Kubki, ja akurat tutaj wyjęłam taki pierwszy, lepszy, ale tych kubków mam kilka właśnie z Pepco
i jestem z nich zadowolona do tej pory. Nic się tak naprawdę z nimi nie dzieje. Środek jest taki, jak był przy zakupie. Żadnych pajączków, żadnych przebarwień. Uwierzcie mi, że te kubki wkładam po prostu do zmywarki i tak naprawdę wiadomo, że niektóre nie wytrzymują, a te rzeczywiście są wytrzymałe, bardzo fajne. Kubki w Pepco w granicach od 5 do 8 zł, do 10 zł możemy kupić i rzeczywiście są to kubki porządne. Oczywiście w innych sklepach, jak oglądacie moje filmiki, to pewnie kojarzycie z tych droższych sklepów, kubki można kupić po 30 zł, po 40 zł. I tak naprawdę to są tylko takie kubki, które postawimy i stoją, bo one do niczego się innego nie nadają, a te rzeczywiście są wytrzymałe i za taką kwotę to rzeczywiście jest bardzo fajny zakup i naprawdę z kubków jestem bardzo zadowolona. Następnie mam tutaj takie kostki w kształcie owoców do napojów, do wody, takie jak kostki lodowe, bardzo fajne, bardzo mi się fajnie sprawdzają i rzeczywiście z tych kostek jestem bardzo zadowolona. Wcześniej miałam takie tradycyjne, a to w takich pojemniczkach, a to w woreczkach, chociaż powiem Wam, że ostatnio jak wyjęłam woreczki i chciałam je napełnić wodą, to wszystkie były po prostu dziurawe. Nie wiem dlaczego, chyba takie po prostu kupiłam. W każdym razie te mi się bardzo fajnie sprawdzają i jest rzeczywiście bardzo duży wybór w Pepco, jeżeli chodzi o kształty, o tradycyjnych takich w kształcie kostki do różnych owoców poprzez flamingi, ananasy i inne kształty. W każdym razie bardzo fajny zakup i naprawdę czytałam wiele opinii na ten temat. Długo się zastanawiałam, czy kupić, czy nie i w końcu się zdecydowałam i rzeczywiście nie żałuję. Bardzo fajnie to wygląda, nawet jak wrzucimy do samej wody, powiedzmy tutaj akurat mam w kształcie truskawki, wrzucimy do wody troszeczkę liści mięty i naprawdę bardzo fajnie to wygląda w dzbanku. Także to jest naprawdę mój kolejny udany zakup. Kolejnym moim zakupem, również udanym z Pepco, jest to poszewka na poduszkę. Jak wiecie, ja poduszki, poszewki z Pepco bardzo lubię zmieniać. Często u mnie widzicie tutaj z tyłu. Ja kupiłam dwie, natomiast jedną dałam siostrzenicy, jedna została u mnie. W każdym razie bardzo mi się podoba i często właśnie ją zakładam, na przemiennie oczywiście z innymi. W każdym razie teraz lato, ciepło, także taki wakacyjny styl u mnie tutaj w salonie króluje, bardzo mi się podoba, bardzo lubię i rzeczywiście te poszewki są fajne, piorę w pralce, nic się z nimi tak naprawdę nie dzieje, oczywiście przełożę na drugą stronę i w ten sposób piorę, ani kolor nie schodzi, ani szwy się nie rozchodzą na suwaczek, także wszystko w porządku, staram się wybierać takie poduszki, które rzeczywiście są nasycone kolorami i naprawdę do tej pory, jeżeli chodzi o poduszki z Pepco, się nie zawiodłam. O czym nie mogę powiedzieć z innych sklepów, ale to już może Wam powiem w którymś filmiku, może na temat właśnie jakichś bubli może nagram. Jeżeli oczywiście chcecie, to dajcie znać w komentarzu, to wtedy właśnie przygotuję się do takiego filmiku, bo naprawdę mam kilka takich rzeczy, które są niewypałem. W każdym razie wracając oczywiście do poszewek z Pepco, jestem bardzo zadowolona i mam poduszki i poszewki i naprawdę za cenę 10 zł to jest rzeczywiście bardzo fajny zakup, bo ja naprawdę nie widzę różnicy w tych poszewkach między tymi droższymi sklepami a tańszymi sklepami, oprócz oczywiście ceny. Kolejnym moim takim udanym zakupem, pewnie już kojarzycie, bo widzieliście wiele razy u mnie na filmikach, jest oczywiście tacka. Tacka rzeczywiście sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o cenę, to w granicach chyba 20 zł chyba taka tacka, może troszeczkę mniej, już naprawdę nie pamiętam, ale rzeczywiście tacka, jeżeli chodzi o dekoracje, to jest takim moim najlepszym, ostatnim zakupem. Bardzo jestem zadowolona, że ją po prostu kupiłam, bardzo fajnie się u mnie sprawdza.
I naprawdę bardzo często zmienia swoje lokalizacje, a to jest w jadalni, a to tutaj w salonie, a to w kuchni. Zależy, co na niej położę, jakie są ozdoby. Oczywiście bardzo jestem zadowolona i naprawdę nie żałuję, że ją kupiłam, chociaż tak naprawdę zastanawiałam się, czy ją kupić, bo ja mimo tego, że nagrywam bardzo dużo holi zakupowych, to jednak zastanawiam się nieraz 5 razy nad zakupem jednej rzeczy i czasami jest tak, że coś fajnego sobie upatrzę, a potem tego po prostu nie ma. I nawet sobie tak pomyślałam, że będę po prostu brała to, co będzie mi się podobać, ewentualnie się zastanowię w domu. Wracając oczywiście do tacki, bardzo fajna i naprawdę polecam zakup, nic się z nią nie dzieje, do tej pory jest jak nowa, żadnych tutaj nie widzę zarysowań, żadnych plam, żadnych odprysków, bo ta tacka jest, z tego co widzę, jest malowana, także naprawdę bardzo fajny zakup. I kolejnym moim udanym zakupem jest ten pojemnik, pojemnik na obierki. Tak naprawdę to kupiłam go przez przypadek, bo zobaczyłam go tak na dole, leżało stos takich pudełek, które tak naprawdę nie wiedziałam, do czego służą. I dopiero jak przeczytałam na etykietce, to dopiero zobaczyłam. Tak naprawdę to już jest mój drugi zakup, dlatego że siostra przyjechała i mi jeden po prostu zabrała. I go kupiłam po raz drugi. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Też widzieliście u mnie na filmiku. Zawieszam go po prostu na drzwiczki, jak obieram warzywa, czy prawda, jakieś tam robię prace kuchenne. I naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli segregujemy śmieci, to naprawdę taki pojemnik jest bardzo przydatny. Pisaliście mi, że używacie na kostki, do zmywarki i na inne rzeczy. Typowo takie kuchenne albo niekuchenne. Oczywiście zastosowanie może być różne, bo nikt nie powiedział, że ten pojemnik musi nam służyć do konkretnego celu. W każdym razie ja używam na obierki, ułatwia mi naprawdę pracę, nie muszę zawsze Artek się darzy, a wszystko tak na tym stole, na tym blacie porozwalasz. A teraz mam naprawdę wszystko w porządku i potem nie siedzę godzinę w kuchni i nie sprzątam, prawda, jak zrobię obiad, czy kolację, czy prawda, jakieś owoce obiorę, czy coś w tym stylu. Woreczek do tego oczywiście potem pod koniec dnia wyrzucam i naprawdę bardzo fajny, pomocny rzeczywiście i nawet mam cenę, bo jeszcze nie jest... Nie zdjęłam, nie wiem nawet dlaczego, muszę nawet ją usunąć. 7,99 za taki pojemniczek, oczywiście on jest plastikowy. Oczywiście z przykrywką, żeby nam tutaj żadne zapachy nam nie uciekały, a żeby to też również było jakieś jakoś wizualnie fajne. I oczywiście ten pojemnik również trafił do moich ulubionych i sprawdzonych rzeczy z Pepco. I następnie mam tutaj tak naprawdę ostatni mój zakup, czyli Artka, bo to jest Artka butelka. Taka butelka bardzo fajna, z przezroczystego szkła, tutaj z takimi wytłaczanymi koraliczkami. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Pytaliście mnie, czy jest szczelna. Jest szczelna, oczywiście przetestowałam. Naprawdę bardzo fajny zakup. Jeżeli chodzi o cenę tej butelki, to jeszcze tutaj mam 4,99, naprawdę nie jest to dużo, jeżeli chodzi o taką butelkę, a rzeczywiście możemy wykorzystać do wielu, wielu rzeczy. Nawet mi podpowiadaliście, żeby włożyć tutaj lampki. Może lampki to by weszły, natomiast całe tutaj te pudełko z tymi bateriami to na pewno nie. Jeszcze muszę zobaczyć takie drobne, nie wiem jakie one mają baterie, w każdym razie oczywiście można wyciąć dno, ale no nie chciałabym. Szczelna, fajna, tutaj ma taką uszczelkę, która nawet jak wlejemy coś, to nam się fajnie tutaj zamknie i nic nam na pewno nie wyleci. Bardzo fajna na pikniki, na wyjazdy, jeżeli chcemy sobie zrobić fajne zdjęcia, na taras, nic tutaj, żadna muszka, robaczek nam nie wleci. No bardzo fajna, bardzo fajna. Ja tak naprawdę bym przeszła obok. Tak naprawdę bym przeszła obok, Artek ją zauważył i dobrze, bo naprawdę
Świetna jest i oczywiście również trafiła do moich najlepszych ostatnich zakupów. I to są, kochani, już wszystkie moje rzeczy, które chciałam Wam pokazać. To są rzeczy, które przetestowałam, które sprawdzają się u mnie świetnie, z których jestem zadowolona. Bardzo fajne, za naprawdę niewielkie pieniążki. Możemy kupić sobie coś fajnego i naprawdę, naprawdę niektóre rzeczy w pepko, mimo złych opinii, bo i takie krążą, są naprawdę bardzo fajne i zdecydowanie lepiej wolę wydać 5 zł za taką rzecz niż na przykład 23,30 w innym sklepie. I kochani, jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tylko nie włączyliście, to zapraszam bardzo serdecznie i pamiętajcie o komentarzach. I kochani, ja się już żegnam z Wami i do zobaczenia. Pa!